Aprilia stoi, czeka. No cóż, no będziemy zakładać, nie? Do niej jakieś pierdółeczki. Kopka też mam do zrobienia, ale kopkiem się może zajmę w późniejszym terminie. Ewentualnie się kopek jakiś załatwi lepszy. Bo ten nie jest oryginalny na pewno. Nie pasuje to. Na pewno nie jest oryginalny. Załatwić jakiś oryginalny kopek i tyle, no. Dobra, ściągamy dekiel. Ściągamy dekiel i patrzymy do środka. Nalałem tam trochę oleju do przekładni, bo nie wiadomo, czy w ogóle jakiś olej w przekładni był, to nalałem deczko. No, trzeba byłoby wszystko przepatrzyć, no, ale jak mówiłem, no jest na sprzedaż, nie chcę się za bardzo go remontować. Chociaż powiem, że ładnie to pali. Nawet jeździ fajnie, tylko jest problem, jak mówiłem, z napędem. Tak jakoś dziwnie oddaje moc. Ale pali idealnie. No i instalacja jest do przerobienia, bo ktoś tak to wymaścił, że szkoda gadać. Stator ogólnie, no stator. Napęd cały jest nowy, prócz paska, i pasek jest taki wąski, jakiś dziwny. I przez to tak samo tutaj. Przez to tak samo, tak jakoś dziwnie to będzie jeździć. A przecież czarne końcówki, kurwa. Tu jest mocna sprężyna w tym, ale coś to mi śmierdzi jakoś tak dziwnie. Bo jest czerwona, gruba sprężyna. Na oko widać, że ta jest grubsza, tylko że jest mniej zwoi. Ale pasek był cienki i może dlatego to była wina tego, że o, pasek był chyba za cienki, dlatego tak kurwa chujowo jechał. Ale nie! W tym co miałem była cienka sprężyna, tu jest gruba. Tylko czy to będzie pasować? Rzeczywiście ta mocniejsza jest sprężyna. To tak się. Trudno, trzeba będzie przetestować. Co? No. Ewentualnie się sprężynę potem zmieni. Co masz za runki? Kurwa, tak jak od moich. Aha, chujowo, bo ten. Jaka waga w ogóle ich jest? A skąd mam wiedzieć? Czekaj, soda ma. Aha, on ma w domu wagę. Jak nie, to do sody sobie podaj, kurwa, soda ci wagę da i sobie zważysz, jakie masz wagę. Po co? Ja mam lżejsze jak coś. Po oszustki, a te mogą być ciężkie. Które? Ale tamte są. Ty miałeś mniejsze u siebie. Ale ja od kolibra są takie same. Nie, od kolibra są duże, większe. To jest cięższa chuj. Jak większe kurwa? Od kolibra mam tutaj rolki. O, tu są od kolibra. I są, ja i są duże rolki. Dwa komplety. To jest od kolibra. Że co? Jakiego? To nie jest od kolibra. Ja tu mam kurwa 10, czekaj. Tu mam takie kolibra. Moje jest lżejsze. Wydaje, to są, nie wydaje mi się. Rodzaje, opie, mam wagę w rękach. To jest ciężko. Dobra, na razie przetestuję to bez zmiany żadnej. Od tego. Od perzy... Kurwa, tylko gdzie to mam tutaj. Chociaż ta sprężyna rzeczywiście jest jakaś taka. Czy te sprężyny na tych masz tutaj, czy masz twarde, czy miękkie? Bo one też mogą dawać. One są twarde. Te są twarde, a te są miękkie. Na tym co miałem oryginalnie, to są miękkie. Zielone, nie wiem, czy nie są mocniejsze. Ale to tu są widać, że. Miękkie. Ale tu są widać, że zwoje grube, nie? Ale to są takie
Gdzie są dwie to kurwa zielone? Tam jest na górze, na tym. Bo ta jest twarda, sprężna, bo jest jest cienka, ale jest dużo zwoi. Pokazujemy żółte. Zielone są miękciejsze. A żółte jest jeszcze grubsze. No to na tym powinno by w chuj lepiej chodzić. Tylko że tutaj jest miękka sprężyna ta, a nie wiem co ona robi, to że prędkość ten. Chyba nim twardsza sprężyna, to tym więcej trzeba gazu, żeby się... No, żeby zaczął się dopiero otwierać. Ale nie, to jest do ruszania, a ta sprężyna gruba to jest chyba do prędkości. No tak, no i jak mniej więcej gazu... Im twardsza, tym więcej musi się rozpędzić w przód, znaczy no. Tym więcej gazu da, żeby weszedł na wyższe biegi, na wyższe... Wolniej się wolniej wyskakuje. Zaraz sprawdzimy. Pasek jest szerszy teraz, no to powinno być lepiej. Miękko mi jak, kurwa. Nie nałożysz tak. Czekaj. Musisz pierwszy. Nałożę. Tak. I wkładaj pasek. Kurwa, tu górą wepchnij. No jak mam górą? Palcem nie ścisnąć. No tak, tak włożyłeś paluchy. Dobra. Ty, no to on tak mało, kurwa. Nie idzie. Nie idzie, bo twardo jest. Sprawdzałem cię, czy się... Sprawdzałem, czy się znasz. Tylko czy mi teraz to wyjedzie do samego końca, bo ten pasek coś jest... Wyjedzie, jak zaczniesz jechać, to tam. Spokojnie, wszystko wyskoczy. Mnie jak zakładałem, to tak samo musimy robić. Ale nie, no mi się wydaje, że pasek jest za krótki teraz. Tak się wydaje tylko. Aj, tak jest właśnie z tymi skuterami. Próbujemy. Czy to w ogóle pojedzie coś? Ten pasek, kurde, mi się wydaje, że jest za krótki teraz, no. Za krótki. O, zablokowało mi skutera. Tak jakby na biegu jest. A czemuż tak? Koło mi zablokowało. Kręci się razem z tym. No. Pewnie założyłeś złego tego. Pewnie ten miał być. Nie. To jest ten co miałeś? Nie, to jest z tego drugiego. No to załóż tego. To ale nie wejdzie na freza. Co nie wejdzie? Nie pasuje na freza. No bo to stało ci się to samo, co mi się kurwa stało. Zablokowało mnie. Koło. Samo się zablokowało i jak nie wiem. Kurwa, ten jest niższy. Dobra, musicie chwileczkę poczekać. Ja przekładam tutaj sprężyny i to wszystko. I widzimy się po krótkiej przerwie. No i dobra, poskładane. Założone są tylko twardsze sprężyny na szczotce. I z przodu inne rolki. Te są te sprężyny twardsze. I rolki są inne założone. Pasek nie pasuje, jest za szeroki. I wtedy wychodziłoby tak, że z przodu by było, nie zeszedłby na sam dół, bo by go nie puszczało. Tak? Dobrze mówię? Żeby się cofnęło. No, bo teraz jest na maksa cofnięte, a potem on się wysuwa tylko, nie? No. Czyli nie pasowałoby. Niestety. Zobaczymy, czy to w ogóle coś dało.